Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub, cały na biało, znowu mający problem ze światełkiem, ale to nieistotne. Istotne jest to, że pora na kolejny odcineczek z powrotu na wyspę Shironagatsu. I w ostatnim odcinku nareszcie nasza ekipa, nasz duet dotarł na miejsce, czyli na tytułową wyspę, a także znajduje się obecnie w rezydencji Raymonda, czyli wygląda na to, że na ten moment głównego organizatora całej tej maskarady. No i przy okazji zapoznaliśmy się mniej więcej, choć jest tak wizualnie, z pozostałymi gośćmi. Poznaliśmy pewnego pana i pewną panią, a także wścibską panienkę, która od razu wychwyciła Aurora, bo o niej mówię, od razu wychwyciła Skubana, że jesteśmy detektywem. A mówiłem, ostrzegałem, że ona jest niebezpieczna, ale cóż, tyle jej chodzi o wstęp. Pam, 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 pam. Jesteśmy właśnie po rozmowie z Aurorą, która niechętnie opuściła mój pokój. Jest uroczą dziewczynką i to mnie martwi. Nie chcę, by wpadła w jakieś kłopoty. Wiecie co? A ja tu podejrzewam, że ona to raczej jest takim, albo raczej taką szarą eminencją. I troszeczkę już zaczęła owijać naszego bohatera wokół własnego paluszka. Bo może, no jakby nie patrzeć, trzeba przyznać, że ma bardzo dobrą intuicję i coś może jej ta intuicja podpowiada, że on, czyli ten nasz detektyw Ikeda, będzie bardzo, bardzo, bardzo użyteczny. Takie tam wstępne moje przemyślenia na tą sytuację, ale to nieważne. Poza tym, wciąż muszę być nadzwyczaj ostrożny, wie węsząc po tej wyspie. No, jakby nie patrzeć, zostałeś od razu przyłapany. Jawne. Chyba wciąż trzyma mnie choroba morska po podróży łodzią. Ktoś ze służby na pewno mnie obudzi, kiedy podadzą obiad. Do tego czasu chyba się zdrzemnę. Zerwałem się na równe nogi. Czy ja właśnie słyszałem czyjś głos? Skąd? Z korytarza? Brzmiało jak przytłumione jęki. Wszystko na korytarzu wygląda w porządku. Czy to tylko moja wyobraźnia? Nie. Jestem prawie pewien, że słyszałem jęki. Dziwne, powinienem mieć się na baczności. Ostrożności nigdy dosyć. Powinienem przeszukać swój pokój. No. Aha, no właśnie, jak w tej grze klikamy. No to walizka. Tak jak mówił Vincent, mój bagaż został przyniesiony do mojego pokoju. W środku jest parę użytecznych narzędzi. Pewnie będę ich potrzebował później. Prawdopodobnie ktoś zadzwoni, gdy obiad będzie gotowy. Telefon do tej pory milczy. Zwyczajna lampka biurowa. Wygląda na to, że intensywność oświetlenia nie może być zmieniana. Pogoda na zewnątrz wciąż jest okropna. Okna są dźwiękoszczelne, więc jakiekolwiek odgłosy z zewnątrz są prawie niesłyszalne. Klamki są po obu stronach, więc można otworzyć je zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz. Chociaż wątpię, że ktoś chciałby wspinać się po tak stromym klifie. Lustro na ścianie. Nie wygląda, żeby ktoś zamontował na nim posłuch. Podsłuch. Powoli już zaczynam zarastać. Nie miałem jeszcze czasu, by się ogolić. A ja na to miałem. Nie goliłem się tak z 2 miesiące, a już mam dosyć. 2 miesiące, 2 tygodnie i patrzcie, jaki złom zarost. A jejciu, jejciu.
Notesik. Notatnik i przewodnik po Louis Associe. Zawiera on mapę pokoju z pokaźną ścieżką ewakuacyjną, więc jedyną opcją, by się stąd wydostać, jest most. Nie mam ochoty myśleć, co będzie się tu dziać, jeśli wybuchnie pożar. Notatnik jest pusty. A tam jest taki długopis, nie? A, nieważne. Całkiem ładna sofa. Zgaduję, że to Le Corbusier. Nie pogardziłbym taką w moim własnym biurze. Łóżko jest zdecydowanie wygodne. Chcę odpocząć, ale mam ważniejsze rzeczy na głowie. Mimo to czuję się dość miernie. Ktoś powiesił obraz na tej ścianie. To praca Arnolda Böcklina. Nosi tytuł Wyspa Umarłych. Jeśli dobrze pamiętam, złożono ciało zmarłych na tą wyspę. Ze względu na spokój i estetykę obraz ten był niezwykle popularny wśród Niemców podczas II wojny światowej. Wyspa Umarłych. Naprawdę mam nadzieję, że nie ma to nic wspólnego z tą wyspą. Wygląda na to, że to drzwi do łazienki. Miło i przestronne. Nic wartego uwagi. Blah. No i co mam? Lampa. Klamka. Powinienem sprawdzić, jak wygląda sytuacja za oknem. Wow! Było blisko. Prawie wyleciałem na zewnątrz. Silny wicher prawie wyrwał okno z framugi. Obstawiam, że ktoś tak zginie, że zostanie wypchnięty z okna. Pode mną jest stromy spadek. Nie przeżyłbym upadku z takiej wysokości. Dlaczego nasze pokoje zostały zbudowane w tak niebezpiecznym miejscu? Nie rozumiem tego. He? Chwileczkę. Znowu ten dźwięk. Wyobraźnia plata mi figle? Spoglądam do góry i dostrzegam Neneko. Co ona wyprawia? Hej Neneko, co ty wyprawiasz? To niebezpieczne. Przez dźwięk fal i silnego wiatru nie jestem w stanie zrozumieć ani jednego jej słowa. Nie wiem, co sobie myślałaś, ale lepiej zamknij to okno, to niebezpieczne. Do zobaczenia przy obiedzie. Obrzydliwe, prawie mnie ośliniłaś. Boże, jak dobrze, że jej ślina została zdmuchnięta, a nie wyglądowała na mojej twarzy. O co chodzi, Neneko? Nie słyszę, co próbujesz mi powiedzieć. Mów powoli, okej? Okay? Neneko powoli porusza ustami. He? Już. Dłużej. Nie. Wytrzymam. Proszę. Pomóż. Mi. He? Och. A. Chyba wiem, co próbujesz powiedzieć. Nie masz już siły i za chwilę zlecić w dół? Rozumiem. To całkiem niebezpieczne. Ciekawe, czy umrze, jaką ją tu zostawię. Definitywnie. Jest to rozpaczliwa sytuacja. Hehe. Cholera. Kpisz sobie ze mnie? Neneko, wytrzymaj jeszcze chwilę, już biegnę. Cholera jasna, co za idiotka, dlaczego zawsze pakuje się w takie pieprzone sytuacje jak ta? Ach, pan Higgins, właśnie pana szukałem, czy może... Chyba coś słyszałem, nie mam czasu rozmawiać, spytaj mnie później. Drugie piętro, koniec korytarza, po prawej stronie? Wytrzymaj jeszcze trochę, Neneko. O, to pan Higgins. Co powiedz na szklaneczkę dobrej szkockiej? Nie, dzięki. O, Higgins, masz może moment? Nie mam czasu na to, zejście mi z drogi, cholerni idioci. Idioci? Udało mi się wyminąć wszystkich na mojej drodze i dobiec do drzwi. Udało się, są otwarte. Cholera, ty idiotko, co ty do cholery wyprawiasz? W porządku, mam cię. Co to ma znaczyć? Nie mam żadnego pojęcia, co próbujesz mi powiedzieć. Weź głęboki oddech i uspokój się. Mówiłeś, że pomożesz mi, jeżeli będę w niebezpieczeństwie. Ale jesteś całkowicie bezużyteczny. Bo prawie spadłam i umarłam. No przecież cię uratował, kretyko. Ta cała sytuacja niebezpieczna była spowodowana przez twoją głupotę. Ta, wybacz za to. Ale jak mogłem przewidzieć, że możesz umrzeć w tak kretyński sposób? Kretyński? Czy sam jesteś kretyński? Przyznaję, mogłem zorientować się, w jakiej sytuacji jesteś odrobinę szybciej, ale musisz być bardziej ostrożna, Neneko. Mam nadzieję, że dostałaś swoją nauczkę i będziesz trzymać się z dala od okien. Tylko skończony idioto próbowałby je otwierać po czymś takim. Oczywiście, nie zbliżę się do nich, nawet gdyby ktoś mnie o to poprosił. Telefon dzwoni. Mówi Higgins.
Och, panie Higgins, widzę, że jest pan w pokoju panienki Izumozaki. Wkrótce podamy obiad, dlatego proszę, by udali się państwo do głównego budynku. Sir Raymond omówi kilka istotnych kwestii, więc proszę być obecnym. W porządku, już się zbieramy. Dobra, wygląda na to, że obiad jest gotowy, idziemy. Ech, coś nie tak? Moje nogi są sparaliżowane ze strachu. Weź mnie na barana. Ha, ta na pewno. Widzimy się przy obiedzie. Czekaj! Popowiedziałem, że czekaj, nie zostawiaj mnie! He! Pierwszy raz w życiu otwieram takie drzwi. To dużo cięższe niż myślałem. Nie możemy po prostu zostawić ich otwartych? Zaczekaj na mnie! Naneko prześlizguje się pod opadającymi drzwiami. Co ty wyprawiasz? To niebezpieczne. Chwytam za koło, by zatrzymać drzwi w powietrzu. Drzwi dopiero co zaczęły zjeżdżać na dół, więc wciąż mogłem je powstrzymać, ale gdybym spuścił się o choć o sekundę, byłoby po niej. Ty idioto! Nie zostawiaj mnie tak po prostu w tyle! To niebezpieczne. Te drzwi mogłyby przeciąć cię w pół. Uważaj! Następnym razem prawie przerobiłaś siebie na kanapkę. Nawet jeśli przetnie mnie w pół i umrę, to będzie twoja wina, Ikeda. Naneko, to trochę pokręcona logika. Nie mam słów na nią. Po prostu idźmy dalej. Deszcz sprawia, że most jest jeszcze bardziej mokry niż wcześniej. Bruk jest szorstki, więc przynajmniej nie jest ślizgo. Szkoda, że moje spodnie są przemoczone. Zimno. Pośpiesz się i otwórz te drzwi, ślamazaro. Robię to tak szybko, jak tylko mogę. I może i marzniesz, ale to ja pracuję jak wół. A propos, ten kamerdyner, Vincent, kręcił tym kołem z łatwością. Albo jest do niego przyzwyczajony, albo jest silniejszy niż wygląda. Oczekiwałem pana, panie Higgins. Proszę za mną. Jadalnia jest tuż za rogiem. Hej, Abby, czy można zrobić coś z tymi drzwiami na moście? Cholernie ciężko je się podnosi. Możecie zostawić je otwarte? Drzwi? To dziwne. Jestem pewna, że zostawiłam je otwarte, zanim opuściłam pokoje gościnne. Moje najszczersze przeprosiny. Pozostawię je otwarte, zgodnie z życzeniem. Proszę dać mi znać, jeśli ponownie będą zamknięte. Dzięki, ale nie powinienem prosić cię o wykonywanie tak ciężkiej pracy. To nic takiego, w końcu to moja praca. Abe uśmiecha się do mnie. No nie widać. Cudownie. Dokładnie taka powinna być każda pokojówka. Hej, słyszałeś to, Naneko? Może zaczniesz brać od niej jakieś lekcje? Nie mieszaj mnie do tego nagle. Możesz... więc to jest jadalnia. Tomas już tu jest. Wygląda na to, że poza nim nikt jeszcze nie przybył. Oto pańskie miejsce, panie Higgins. Panienko Izumozaki, proszę usiąść tutaj. Wygląda na to, że nawet nasze miejsca przy stole zostało ustalone z góry. Naneko nie może zmusić się do jedzenia naprzeciwko obcych. Miejsce naprzeciwko jest wolne, więc mógłbym się z nią zamienić, albo pozwolić jej cierpieć. Naneko niechętnie zajmuje swoje miejsce. Tu jesteś! Tu! Tomasz jest jedynym przybyłym gościem. To dobra okazja, by wydusić z niego jakieś informacje. Nawet jeśli mi się nie uda, to przynajmniej zabiję trochę czasu. Wybacz mi, Tomasz. Muszę wyglądać odrobinę jak ryba bez wody. Zostałem nagle poproszony jako reprezentant, więc nie przywykłem jeszcze do tego miejsca. Dziękuję, panie Higgins. Prawdę mówiąc, rozumiem, jak się pan czuje. Również wciąż nie mogę się przywyknąć do atmosfery tego miejsca. Rozumiem. Więc byłeś tu już w przeszłości? Tak, to prawda. Wygląda na to, że muszę trochę rozluźnić atmosferę, zanim spróbuję coś z niego wyciągnąć. Słyszałem, że Sir Raymond jest raczej dziwną osobą. Cały budynek ma w sobie coś nietypowego, jakąś dziwną atmosferę. Bardzo na przykład zaskoczył mnie ten straszny obraz w jadalni. Wiesz coś więcej na jego temat, Tomas? Więc, jak mówiłem wcześniej, to rekin foremkowy. Mały gatunek rekina z rodziny cynomowatych. Jego naukowa nazwa to Istitus brasilienis. Naneko zaczyna bełkotać, mimo że nikt ją o to nie prosił. Tak, wiem to wszystko, głupku. To tylko gadka szmatka, żebym mógł wyciągnąć jakieś informacje od Tomasa. Po prostu już się zamknij. Byłem zaskoczony, kiedy powiedziano mi, że ten obraz przedstawia rekina. Nie wiem zbyt wiele na ich temat, ale Sir Raymond jest wrażliwy na ich punkcie.
brzmi na osobę o raczej unikatowym guście. Ten obraz jest przerażający. Ktoś mógłby nawet rzec demoniczny. A propos, słyszałem, że ktoś wspominał o jakiejś legendzie dotyczącej demona ze Shironagasu. Myślisz, że to ten tak zwany demon może być zwykłym rekinem? Demon Shironagasu? Nie wiem, nigdy o nim nie słyszałem. He? Tomasz jest naprawdę zmieszany. Jest cały czerwony na twarzy. Wygląda na to, że coś ukrywa. Nie spodziewałem się, że ta bajeczka tak na niego podziała. Czyli jest coś na rzeczy tak z tak zwanym demonem Shironagasu? Gdzie pan mieszka, panie Higgins? He, pytanie znikąd. Tomasz ewidentnie próbuje zmienić temat. Ja? W Nowym Jorku, na Brooklynie. W nowo wyremontowanej willi ze wspaniałym widokiem na niebo w Manhattanu. Naneko spojrzała na mnie z próżnym uśmieszkiem. Ta, kłamałem, ale niekompletnie. Z mojego biura widać kawałek Manhattanu. Tam, gdzie są żółwie ninja? Kałabanga! Zwykłe, niewinne kłamstewko. Matko, robię się zazdrosny. Zdarzało mi się odwiedzić Nowy Jork parę razy w czasie trwania konferencji medycznych. No naprawdę przepiękne miasto. Konferencje medyczne? To oznacza, że... Dzień dobry, panie Higgins, panie Harrington, Neneko. Wygląda na to, że przybyłam dość wcześnie. Ej, Akira, czy Giselle nie ma z tobą? Akira spogląda na mnie gniewnie. Nie jestem już dzieckiem, więc nie musi chodzić ze mną cały czas, panie Higgins. Z jakiegoś powodu czuję od nich wrogość w stosunku do mnie. Bo ją wzywałeś od głupka, czy jakoś tak, jak biegłeś, jak szalony, żeby pomóc drugiej kretynce, która się prawie zabiła, bo otworzyła okno i wiatr ją prawie zepchnął w stronę klifu, ale no wiecie, o co chodzi. Ech. Zastanawiam się dlaczego. Czy zirytowałem ją jakoś, nawet nie orientujesz się o tym? Nic sobie nie przypominam. Pojawia się Giselle, przerywa moment niezręcznej ciszy. Przepraszam za moją opieszałość, panienko. W porządku, Giselle. Znalazłaś to, czego szukałaś? Tak, w środku mojej walizki. Po chwili Alex i Aurora dołączają do reszty gości. Alex wygląda, jakby próbował unikać kontaktu z pozostałymi. Witam wszystkich. O, więc jesteśmy ostatni. Po przybiciu Riechl i Jacoba mamy komplet. Mimo to wciąż nie widać nawet śladu Raymonda. Chwila, coś mi tu nie pasuje. Zastanawiam się tylko co. Zacznie gadać tak jak wtedy, przez mikrofon, który jest ukryty za obrazem. To będzie ta ryba, ten rekin, to coś. Nieważne. Wygląda na to, że Jacob już rozkoszuje się kieliskiem wina. Ten facet to alkoholik z krwi i kości. Widzę, że wszyscy są już na miejscu. Pozwólcie zatem, że podam pański posiłek. Gospodarz, Sir Raymond wkrótce do państwa dołączy. Kiedy służba serwuje jedzenie, dostrzegam, jak Tomasz nerwowo spogląda na swój zegarek. Wybaczcie mi na sekundę. Dziwne, ciekawe, dokąd poszedł. Chyba do łazienki. Strasznie się trząsł. Umiejętność Neneko do zapamiętywania otoczenia jest niesamowita. Niestety obserwowanie ludzi nie jest jej mocną stroną. Nie potrafi spojrzeć im w oczy, więc często przegapia subtelne rzeczy. Powinnaś zwracać większą uwagę na szczegóły. Tomasz ciągle spogląda na swój zegarek. Wiedział, że coś ma się wydarzyć o określonej porze. Tylko co? Niewiele można zrobić na tak opustoszałej wyspie. Skąd mam wiedzieć? Może był z kimś umówiony na spotkanie? Spotkanie, ale wszyscy z naszej grupy są już tutaj. Jedyną osobą, której brakuje, jest Sir Raymond, ale wątpię, że oboje mają teraz jakieś sekretne spotkanie. Jedzenie zostało podane, ale Tomasz wciąż nie wrócił. Neneko nie wygląda, jakby miała coś przeciwko temu, gdy z miejsca naprzeciwko niej zwolniło się, więc może jeść w spokoju. Hej Neneko, twoje włosy są naprawdę długie. Gdzie się strzyżesz? Hehe, a... Akira rozmawia z Neneko w niezbyt przyjacielski sposób. Wygląda na to, że Neneko dostała ataku paniki i nie może przestać się trząść. Co jest to o mnie tak? Nie ma powodu do paniki. Musisz jej wybaczyć. Neneko jest straszną introwertyczką. Przepraszam, nie byłam tego świadoma. Mam nadzieję, że wkrótce przywykniesz do ludzi. Oczywiście mam nadzieję, że będziesz chciała do nich przywyknąć. Akira mówi w niezwykle arogancki sposób. Czy to wino? Ciekawe, czy jest już pijana. Chce pan usłyszeć coś ciekawego, panie Higgins? W Anglii alkohol może spożywać każdy, kto ukończył 16 lat, pod warunkiem, że jest pod kontrolą opiekuna.
Uważam, że wino jest najbardziej rozkosznym alkoholem ze wszystkich. Nie jestem pewien, czy Akira zauważyła, że się na nią gapi, ale natychmiast podjęła temat dostępności wina. Ale jesteśmy na Alasce, w Stanach Zjednoczonych. Ostatni raz, kiedy sprawdzałem, Alaska nie była częścią Wielkiej Brytanii. I Giseli jest twoją opiekunką? Wszystko z umiarem. Tak myślę. Czy mogę się napić wina? Naneko wlepiła swój wzrok w szklankę wina tuż przed nią. Nie na mojej zmianie. Bądź dobrym dzieckiem i skończ pić swój sok winogronowy. Złośliwiec. Obiad trwa już od dobrej chwili, ale Tomasa wciąż nie ma. Podobnie zresztą jak Sir Raymonda. Nagle powraca Vincent, niosąc stary gramofon. Proszę wszystkich o pozostanie na swoich miejscach. Nastąpiła drobna zmiana planów. Niestety Sir Raymond nie mógł powitać was osobiście. Zamiast tego poprosił mnie o otworzenie wam jego wiadomości. Nagrana wiadomość? Ciekawe, dlaczego Sir Raymond nie mógł pojawić się osobiście. Sir Raymond bywa czasem kapryśny. To bardzo w jego stylu. Mimo wszystko zaprosił nas na tą wyspę, więc to musi być istotna wiadomość. Wygląda na to, że pan Harrington jest nieobecny. Sir Raymond jednak poprosił, by nie zwlekać z tym, więc otworzę nagranie bez niego. Witam, moje podziękowania za przybycie na wyspę Shironagasu. Ciekawe, czy zniekształcony dźwięk jest skutkiem uszkodzenia gramofonu, czy celowym zabiegiem przy nagrywaniu. Pojawiły się poważne obawy dotyczące sekretu wyspy. Ktoś złamał nasz pakt. Nie, wybaczę, winowajcy. Odkryłem informację, prawdę, zdrajca, jeśli, zaproszenie. Żartujesz sobie z nas, przecież nic się z tego nie da zrozumieć. Niemal natychmiast po wypowiedzeniu przez Jacoba tych słów, chodzi, wśród nas jest zdrajca. Nagle głos z gramofonu staje się perfekcyjnie zrozumiały, nie to co przed chwilą. Upiorny głos pozostawił wszystkich zebranych na baczność. Gramofon gra jeszcze przez chwilę parę niespokojnych dźwięków, po czym milknie. I to podsumowuje wiadomość mego mistrza. Nawet jeśli zgrywa twardego, to widać po Vincencie, że jego również wiadomość kompletnie zbiła z tropu. Sir Raymond naprawdę przesadza z tymi żartami. Zdrajca wśród nas? To niedorzeczne. Nawet jeśli to prawda, to po co ta cała maskarada? Jacob wymamrotał. Jego frustracja jest widoczna gołym okiem. Wygląda na to, że to koniec wiadomości. W takim razie powinnam wrócić do siebie. Życzę wam wszystkich miłego dnia. Chodźmy, Giselle. Zmieszana Akira opuszcza jadalnię. Wraz z nią Giselle. Co ty na to, że też już wrócić? Eleko wygląda na przygniecioną atmosferą tego miejsca. Jeśli dostanę, może uda mi się czegoś dowiedzieć. Co powinienem zrobić? Ale tym zagadnieniem w zagadnieniu zajmiemy się dopiero w następnym odcineczku, bo ten już jest wystarczająco długi. I może F12 screen zrobiony i to będzie tło, no, że kolejne logo mojego odcineczka. Więc tak, no, oprócz tego, że doświadczyliśmy śmierci, sprawie śmierci jednej z głównych bohaterek, to dowiedzieliśmy się, że chyba Sir Raymond zorientował się. Może wie, że może, albo mu chodziło o coś innego. No, po prostu przeczuwa, albo jest nawet pewien, że nie wszyscy zaproszeni goście są tymi, co powinni dostać zaproszenie. Ale to nie jest, to w sumie nie jest teraz ważne, bo raczej ten wątek będzie ciągnięty, jeżeli nie przez całą grę, to na pewno przez jakiś długi okres. Ale tu nieważne, bo odcinek ma już 24 minuty, a ja całe na biało, muszę coś zrobić z tym światłem. Wszystko było pięknie, ale potem się zjebało, jak zwykle, więc tak by było idealnie. Tylko jak mam to zrobić? To by było dobrze. Jakub, mogę na to wpaść na początku, ale to nieważne. Nieważne. Z tej strony był Jakub, to był powrót na wyspę w Shironagasu. I mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w następnym odcineczku. Nara.